Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa, naszego kochanego Palionowa, piękna pogoda, wszystko super fajnie. Wczoraj zrobiliśmy przesłuchanie na X-ie i wiemy już troszkę na jego temat, aczkolwiek pytania i tak nie były aż tak dobre, jakby mogły być. Poza tym my nie mamy żadnego wykrywacza kłamstw, który sprawdziłby, czy on w ogóle kłamał, czy nie kłamał. Totalnie tak naprawdę nic nie wiemy, ale dowiedzieliśmy się pewnej ciekawej rzeczy dzisiaj na kanale Dave'a. Kto nie widział, ten niech wbije do niego, ponieważ to naprawdę było, że tak powiem, mega dużo emocji i, że tak powiem, no jest to troszkę zaskoczenie dla mnie, troszkę nawet bardzo zaskoczenie dla mnie, ponieważ dowiedzieliśmy się, że jedna osoba z nas, jedna z osób na Palionowie jest X-em. Tak, widzowie, nie kłamie was. Jeżeli chcecie dowodów na to, wejdźcie do Dave'a, ponieważ tam macie wszystkie dowody na to, ale jest po prostu potwierdzone, że jedna osoba z nas jest X-em. Albo osoba, która była na Palionowie, albo osoba, która nadal jest. Co powiem gorsze, może się okazać, że to jest osoba, która dalej jest. W tym celu przygotowałem sobie specjalnie pewne miejsce. Już wam idę je pokazać. Bardzo szybko musimy je przygotować, zanim pójdziemy po Dave'a, ponieważ tam musimy zająć się tymi wszystkimi rzeczami. Oczywiście na samym starcie, widzowie, łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco. Wbijajcie na kanał Są Plus, ponieważ tam sobie gramy na Kitowicach. Bardzo fajnie, wbudowaliśmy tam ostatnio bardzo duże akwarium. A dodatkowo możecie wbić na serwer kitowice.pl. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. To jest bardzo ważne miejsce, ono dzisiaj odegra bardzo ważną rolę. Przede wszystkim musimy zrobić tak, żeby zrobić sobie miejsce. Zrobimy sobie miejsce na tej ścianie chyba najlepiej tutaj. Więc zabierzmy sobie te wszystkie obrazy, te wszystkie ramki i inne tego typu rzeczy. To wszystko trzeba się teraz tego pozbyć. To nie jest teraz najważniejsze, to wszystko trzeba by było przesunąć na tą ścianę obok, na chwilowo. To i tak już jakby wiecie, już ja nie wiem, ja się wypaliłem jako detektyw, przyznam wam szczerze. Nie wiem, czy to jest dla mnie, ale i tak może się to jeszcze przydać, więc zróbmy sobie tak po prostu. I teraz dajmy te wszystkie zdjęcia tutaj, niech one sobie tutaj po prostu w tym momencie są, bo potrzebujemy ściany z dużą powierzchnią, żeby móc teraz wykonać to, co ja chcę wykonać, ponieważ dzisiaj no po prostu naszą drogą naszym, prawda, zmysłem detektywistycznym dojdziemy do tego, kto najbardziej prawdopodobne, że jest, prawda, X-em. Będziemy próbować do tego dojść, mam nadzieję, że nam się to uda. Jak nam się to nie uda, to będzie mi smutno. Dobra, mamy tą ścianę pustą. Teraz tak, słuchajcie, przygotowałem sobie tutaj głowy, tak naprawdę wszystkich osób, które na dany moment są na Kidowicach. Boże, na Palionowie, mi się mylą te serwery już, nie? To jest tragedia. W każdym razie, słuchajcie, no jak widzicie, jest tutaj Palionka i Steve, tylko i wyłącznie dlatego ich tutaj dałem, ponieważ byliśmy w świecie X-a i tam był ich dom, więc podejrzewam ich również, że to mogą być oni, aczkolwiek pewności takiej nie mam. Ale słuchajcie, zróbmy sobie tak, ustawmy sobie na początek po kolei, zróbmy sobie jakoś tak, zróbmy na samym środku, tutaj zróbmy, tu, dobra, losowo, żeby nie było, że ja tutaj jakoś ustawiam to tak, żeby było jakoś konkretnie, tylko robimy to losowo. Dobra, a więc mamy wszystkie głowy, widzowie, są ej, to idealnie trafiło, to nie było, naprawdę, to nie było wyliczone, po prostu akurat wziąłem, ile tych głów jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć głów. W tym momencie mamy tak zrobione i będziemy sobie dzisiaj zastanawiać się nad tym, która z tych głów najbardziej prawdopodobne jest, że może być X-em. No szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, ale będziemy musieli do tego dojść. Między innymi jest Palionka również z tego powodu, że ją podejrzewamy o to, że jest, uwaga, Y. Ponoć tak jest. Ile w tym jest prawdy? Nie wiem. Ale dzisiaj sobie razem z Dave'em o tym porozmawiamy, więc lecę po niego, ponieważ muszę z nim o tym porozmawiać. No bo to naprawdę, że tak powiem, zapowiada się tutaj ciekawa dyskusja na ten temat. Dobra, lecimy po niego szybko tutaj. Lądujemy sobie u niego na chacie. Dobra, wchodzimy do środka, zjemy sobie ziemniaka, żeby było miło, prawda, na początek. Gdzie on jest? Czy on tutaj gdzieś krąży? Halo, schodzimy na dół. Halo, halo, żabonator, gdzie jesteś, żabonator? Czy jest tu gdzieś żabonator? U siebie na chacie? Nie ma żabonatora na chacie. O nie, on gdzieś sobie poszedł. Dobra, on się kryje. On się na 100% przede mną kryje. Na 100%. Znajdź mnie, jeśli potrafisz. Znajdź mnie, jeśli potrafisz. Dobra, jesteś na górze, jestem pewien. No, uwaga, pyk, tu. Dobra, ty się zlewasz ze ścianami, bo ty jesteś zielony. Znajdź mnie, jeśli potrafisz. Weź się, pokaż. Dobra, nie, czekaj, nie pokazuj się, znajdę cię. Dobra, gramy w chowanego, ukryty odcinek. Łatwo. Łatwo? Co łatwo? Ukryty, no wygrywam. No nie, spokojnie. Ja jestem na terenie swojego domu. Dobra, siema. To jest armor stand. A, okej, to szukam dalej. No dobra, chodź. Co chcesz? Chodź, musimy pójść w jedno miejsce, musimy porozmawiać na temat... Gdzie? No chodź, kurczę, co się interesujesz? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz, tak się mówi. Ale ja nie chcę. Chodź, przeburzymy przez pole. W moim ogródecku rośnie... Gdzie? Chodź tu. Gdzie? Ja nie patrzę, widzę. Gdzie ty jesteś? W domu. No to... Jak w... U kogo w domu? W twoim domu. Ale ty jesteś, kurczę, nie poważny. Nie musimy tam iść. Dobra, idę tam. No to gdzie ty poszedłeś? Kurczę, dobra, chodź tu jestem. Tu! Chory chodź jestem. Tu!
Tu, obok laboratorium musimy tutaj przejść, bo musimy pójść w jedno miejsce. Już ci to miejsce pokazywałem, to jest moje miejsce detektywistyczne. Chodź. Dobra, czekaj, news na dziś. Czy wiedziałeś o tym, że dzisiaj w nocy będzie ciemno? Nie, obiło mi się o uszy to, że się zbliża ta noc, ale kurde, nie wiedziałem, że to dzisiaj. O, no to pisz. Zapraszam tutaj. News na dziś. Chodź tutaj na dół. Słuchaj, przygotowałem pewną rzecz, ponieważ uznałem, że musimy się pozastanawiać nad tym, kto tak naprawdę jest, no, X-em. Przygotowałem 9 głów osób, które są napalionowe. To jest, prawda, tutaj moja... To jest Milki. Milki? No, ona zmieniła skina, nie wiedziałeś o tym? Ty, zapomniałem. Okej, okay. Słuchaj, no zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać na tematy ważne i mniej ważne. To jest akurat ten bardziej ważny. To są zdjęcia, to są dowody, tak swoją drogą. Tu mam dowody na wszystko. Ale czemu tutaj tego tyle jest? Lol. No bo tyle dowodów znalazłem. Lol, ale mocne. Jesteś tu też gdzieś ty. Mogę ci... Opatrz, tu jesteś ty. Tu widziałem ciebie, jak miałeś X-y na oczach. Aha, to fajnie, że mi robisz zdjęcia z ukrycia. Robiłem, to moje hobby. Fajnie, naprawdę tu, patrz, fajnie. Tu jest jakie straszne zdjęcie, to jak zobaczyłem X-a. Gdzie to? To! To jest X? Gdzie? No nie widzisz? Aha! No widzę. A, no! No tak przypadkowo, mi się wyświetlił na ekranie, ja tak po prostu kliknąłem przycisk przypadkowo i zrobiłem to zdjęcie. To jest zrobione przypadkowo całkowicie, no. Dobra! Poprawiam grzywkę, rozpoczynam rozgrywkę. O dobra, co tutaj chodzi? Ty nie masz grzywki. Mam. Ty masz baranka na głowie. Mam. Ty w ogóle jesteś baran. Brałem grzywkę, rozpoczynałem rozgrywkę. Dobra, słuchaj, musimy omówić każdą z tych osób. Każdą. Musimy przeanalizować, kto kim jest, kto, jakie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest tym albo tamtym. Co tutaj robi? Stolik detektywistyczny. Nie umiesz krzesła rozwalić? Ale skąd ty to wziąłeś? Co? No te krzesło. Mam. Zdobyłem, wystrugałem sobie jak Geppetto. Ha, 2 bitcoiny się należą. Dobra. Dobra, nieważne. Dobra, słuchaj, przeanalizuj, siądź se i ty siądź i myśl, no. Dobra, no, ja będę chodził. Siedzę. Dobra, słuchaj, no. A więc tak, od kogo chcesz zacząć? Od Emilii. Dobra, od Emilii. Jakie duże prawdopodobieństwo jest, że ona może być X-em? Jakieś 50%. Czyli duże. Albo będzie, albo nie. A okej, okay. No to tak do każdego można powiedzieć. Nie, słuchaj, dobra, może zacznijmy od tego, kogo na pewno nie podejrzewamy o bycie X-em. Ja myślę, że słuchaj, na pewno nie ja, albo nie ty, bo my gadaliśmy z nim. Ja powiem tylko jedno, widziałem tylko miniaturkę odnośnie Emilii i widziałem, że podobno jej siostra jest X-em. To jest ciekawy trop, nie mam głowy jej siostry. No, więc ale myślę, że tą opcję można od razu wykluczyć, wydaje mi się, że to nieprawda. Okej, okay, no dobra, no przeanalizujmy może te głowy, które mamy. Dobra, a więc tak, skreślmy na pewno mnie i ciebie. To nas nie podejrzewam z tego powodu, że my na 100% gadaliśmy z X-em, przecież no, byliśmy ale przy chopie, tym. No co coś zrobiłeś, no X-a nie można zrobić ładnego, takiego zgrabnego. Ale ja tu wykreślam. Plamy. A bo dobra, inaczej, zrobimy tak. Że jesteś czysty. A, no okej, okay. Lepiej. Rozumiesz, że to siebie jest jakby, też tam daj. Że to jest daj na się. Ekranie, tak, no, daj się. Tam się daj. Dobra, ja też jestem czysty, nie? Dobra, czekaj, ja bym chciał też zabezpieczyć Pawła. A czemu Pawła? Co przemawia za tym, żeby go, prawda, wykluczyć? Sporo z nim jeszcze jakiś czas temu nagrywałem i sporo razy wtedy widzieliśmy X-a, więc nie wydaje mi się, że to był on. Okej, okay. To jest dobry argument. W takim razie on też jest czysty. Dobra, kto następny? Na pewno tak, właśnie, przeanalizujmy Palionkę, bo ona ponoć jest Y. Tak. Czy to jest potwierdzone info? No takie... No od słowa do słowa. Dobra, w takim razie zróbmy... Pomarańczowy bym dał. Może pomarańczowy? Ja chciałem dać ci fioletowy, bo Y ma fioletowe oczy. Aha. Że fioletowy. Ale ja bym ogólnie Steve'a dał na czerwono jako podejrzany. Dobra, no to pierwszy podejrzany w takim razie. Moim zdaniem, z tego względu, że patrz, no Y jest Palionka, no to dlaczego by X-em nie mógł być Steve? Mógłby być. Jak najbardziej. Wiesz, mógłby zemszcza, że musiał opuścić Palionowo. Mógłby być. Ej, dobra, to jest dobry trop. Dobra. Yeti. Też na czerwono. Myślisz? No dobra. No. Aż bo tak go podejrzewał. Ja bym go aż tak nie podejrzewał. On nie jest aż tak podejrzewany. No pomarańczowy. Kurde, człowieku. Dobra, nie wiem. Emilia czerwony. Ona czemu? Jest na pewno X-em. Ona jest na pewno ale X-em. Myślisz, że ona by trollowała na to, że... Znaczy, no nie wiem. Nie, serio. Ja myślę, serio? Że to ona. No. Nie, naprawdę myślę, że to ona. Dobra, ale to jej też dam pomarańczowe na razie. No Jezus, no to mówię, no. Że to ona. Dobra, dam jej czerwony, okej. Okay. No skoro tak uważasz, to dobra. Okej.
Dobra, i został nam hejter i tata hejtera. Co o nich sądzisz? Hejter jest za głupi, ja bym mu dał zielony. On też by nie dał rady, tak, to też tak uważam. No, wydaje mi się, że to po prostu nie da rady. A tata hejtera? Tata hejtera... Kurde, no game moda stracił, nie? No ale czy to może, ale pytanie, czy on faktycznie go stracił, czy tylko udawał, że go stracił, żebyśmy tak myśleli, żebyśmy go nie podejrzewali? No nie, no stracił, no przecież go bić można. No ale to on mógł przecież sobie go wyłączyć, nie? Nie, no mi się wydaje, że czysty. No dobra, no jak chcesz, to mu daję pomarańczowy, ale dałbym, no nie wiem. Dałbym mu pomarańczowy jednak mimo wszystko. Czyli aktualnie nasza tabliczka wygląda tak, że podejrzewamy Milki i Steve'a. Dlaczego podejrzewamy Milki i Steve'a najbardziej? Znaczy Steve'a ja też uważam, rozumiem, tak. Steve ma dobre argumenty, ale Milki? Okej, no ja uważam, że to jest Milki ogólnie. Daj jakiś sensowny argument. Że to Milki? Aha. No bo patrz, jak masz... Milki, nie? No. Jak masz napisane Milki i weźmiesz te i je skopiujesz i dasz tak naprzeciwko, to wyjdzie X. Co? No. Ale Milki wydaje mi się, że to jest Y. Ale jest i. Milki. A że to i. Dobra. Myślę, że chodzi ci o to ostatnie. A poza tym, jak weźmiesz, a Milki to też ma z tyłu Y. Czyli podejrzewamy ją o bycie Y, czyli zmieniamy to na fioletowy. Nie, ona będzie X-em. Oh my god! No ona dobra, na pewno nie, jest słuchaj, ja bym jej dał taki. Czyli to bym, tak bym to oszacował. No co? Stary, nie, ja nie widzę żadnych minimum. Nie widzę żadnych połączeń z nią, które by wskazywały na to, żeby ona mogła być dobra, X-em. Dobra, jesteś X-em. Nie jestem X-em, pędzel. Przecież byliśmy przy X-ie, razem gadaliśmy, nie dawaj byłbym X-em. Dawaj ten pędzel. Ja muszę to zrobić lekkie modyfikacje. Tak, to przy sobie też zmień. Przy sobie też zmień na czerwony. O, ta. Zaraz tak. No czekaj. Jeszcze jedna rzecz tutaj musi wejść. Okej, dobra. O, właśnie tak. Nie wiem, co zrobisz. Wiem, co zrobisz. Okej. Okay. Myślałem, że X-a napiszesz. Nie. To jest moim zdaniem top. No, ona jest top podejrzanym, no. Nie, no ja powiem bym tak. Ja bym ją od razu zamknął. Zobacz, patrz, ale... no słuchaj teraz, nie? No. Patrz, X jest teraz zamknięty, nie? W tej bryle magicznej. Ja od tamtego czasu Milki na oczy nie widziałem. No, ale przecież sam mówiłeś, że ona z siostrą coś tam nagrywała. No więc tak, ona nie mogłaby to, być, ale, jak no, był to, zamknięty tak, X. Jaka jest moja teoria? Moja teoria jest taka, że no bo ona teraz nie jest w swoim rodzinnym domu, znaczy w rodzinnym domu, a nie w tym tam Krakowie, więc weszła na innym kompie, na Palionowo i tam udaje. I ona na pewno jest X-em. No dobra, kurczę, masz mocne argumenty. No dobra, no, co robimy w takim razie z tatą hejtera i Yeti? No ja bym ogólnie przy skrzyniu wszystkich plus zielonego. Do tej pułapki. Aha, ale on się tam nie zmieszczą. Zmieszczą. No ale w sensie X ucieknie jak ten. Ja to... Ej, stary, mam pomysł. A jakby zorganizować spotkanie na Palionowie, wysłać do wszystkich zaproszenia i wtedy zobaczymy, kto nie przyszedł, bo przecież X jest za zamknięty, nie? Kurde, ale mi się wydaje, że niektórzy z tej listy też nie przyjdą. No dobra. Ale dobra. Aha, no tak, i Steve też by nie przyszedł, no. No, i Palionka, więc... No ciężko będzie to tak zrobić, no. Ale słuchajcie, w sumie, jeżeli przyszedłby każdy, no to byśmy wiedzieli, że to Steve. Ej, no tak, w sumie tak. A jeżeli nie przyjdzie, jeżeli by na przykład nie przyszła Emilia, nie? A przyszłaby reszta i Steve by nie przyszedł, to wtedy słusznie wytypowaliśmy. No, dobra. Czyli no to co? Zróbmy. Tak? No dobra, widzowie, słuchajcie. My zorganizujemy jakieś spotkanie i zobaczymy, czy wszystkich uda się nam zgarnąć. Kto nie przyjdzie, ten prawdopodobnie jest X-em. Myślę, że do dobrych wniosków doszliśmy, a na dany moment podejrzany jest Steve i Milki.